Przejdźmy do następnej kartki. Sanitariuszka Małgorzatka. To również piosenka tych samych autorów, którzy stworzyli Marsz Mokotowa. Pana Mirosława Jezierskiego i pana Jana Markowskiego, po wojnie skądinąd znanego kompozytora. I to jest też, szanowni państwo, jak to bywa z piśniami wojennymi, historia prawdziwa. Bo autor stworzył ją pod wpływem pozytywnych emocji w momencie, kiedy został ranny i sanitariuszka Małgorzatka opiekowała się. Ta sanitariuszka Małgorzatka rzeczywiście była osobą prawdziwą, rzeczywiście mieszkała w Alei Ruś, ale co było dalej, to zaraz zaśpiewamy.